Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej rozgrywki Dezerterami. Tak więc, no, ostatnią udało nam się zebrać ekipę 12 chłopa. Nie powiem, żeby to byli ludzie pod wezwaniem, ale są, więc na razie niech tak jest. Na pewno jeszcze niestety zdarzy się, że ktoś nam zginie. Będziemy bardzo uważać, tutaj gram, jak widzicie, już pewno w ostatnim odcinku bardzo delikatnie, żeby się nie wpakować w nic. No, ale chociażby tu może być problem, bo przeciwnik wydaje się dosyć silny. No i nie wiemy, czy do nas podejdzie, bo ma dwóch kuszników. Czyli może chcieć trochę defensywnie tutaj rozgrywać, ale nie. Dobrze. Tu jak tam szczęście dopisze, to możemy nawet z niego lepszą broń zdobyć. O, coś tam weszło. Myślę, że zaatakujemy dosyć zdecydowanie ich. Tak, żeby jak najszybciej tu spróbować uzyskać jakąś realną przewagę. Potem tego drugiego przyblokuję, ale to nie poradzę. Liczyłem, że go ubijemy, bo jest taki już mocno uszkodzony. No tu powinniśmy go ubić, no to jest nasz jeden z lepszych ludzi, dokładnie. I tu będziemy w dosyć kiepskiej pozycji. Bo jeszcze będziemy jego mieli. Chyba już idziemy do tyłu, żeby tych kuszników jakoś ogarnąć. No właśnie, bo kusznicy są dosyć niebezpieczni. Uff, niestety. Właśnie straciliśmy pierwszego człowieka, a może być gorzej. Podejdę i po prostu z bliska spróbuję w niego strzelić. Oj, to była dobra decyzja. Podnieś tarczę, bo z tobą nie jest najlepiej. Tu też podnieś tarczę. Kurde, spudłował. Liczyłem, że to już prawie pewniak, że go położymy, a to nie tak do końca. Spróbujmy jeszcze raz. O, pech. Dobra, no tym razem to my zrobiliśmy tutaj małą rzeźnię. Dobra, spróbujmy go przyblokować. No, ten będzie się tu zaciekle bronił, wydaje się w ogóle dobrze uzbrojony. Dobra.
sumie załatwmy tego typka. No już niskie morale, czyli tu jest szansa nasza, żeby to jakoś ogarnąć. Jest tu dość obity, to czekaj sobie z tyłu lekko. Ty idziesz tutaj pomóc. Okej, to już wygraliśmy przez to, że im się morale złamało. Teraz możemy tu ze spokojem go łoić dalej. Ten potrafi się jeszcze odgryźć, jak widać. Pamiętam, kto to był. Nie wiem, czy nie był ktoś z naszych początkowych nawet. Nie, obaj żyją. Czy to był jeden z jakichś tam ludzi, którzy dosyć szybko zwerbowaliśmy. Co z tobą? Myśmy tak. No, to jest nawet nie najgorzej. Właśnie pytanie, czy go nie zrobić jakimś lekko zbrojnym później. Jeszcze sprawdźmy, bo tu nie... nie chcę tego. Chcę sprawdzić. Nie, tu tylko dwójka to jest mało. Przy jednej gwiazdce może trójkę spokojnie dostać. Ale tak myślę, czy nie iść dalej w zręczność w jego przypadku. Naprawdę ma... ma tu potencjał, żeby pójść w zręczność. O, w sumie możemy to spróbować w ten sposób. I jeszcze tutaj, no oczywiście, że więcej życia. Kiepski rol. Dobra, jest trochę to wzrośnie, bo z tym, co mamy, to naprawdę... No, mi tu trzeba pomyśleć. Czy on będzie starczą, czy on... Czy na pewno będzie ciężko zbrojny, więc na pewno to warto wziąć. No to tyczy coś taki trochę ten Teges. Chociaż na razie nie mamy żadnej misji kolejnej, więc powiedzmy wróćmy. No pieniądze dostaliśmy troszkę śmieszne w stosunku do tego i co? A teraz trzeba.
Nie będzie bitwy. My nie chcemy, żeby on się ubił. Ty jesteś w takim stanie, stary, że ledwo żyjesz, więc trochę bym nie chciał, żebyś nam padł po prostu. Chyba trzeba im postawić kolejkę, żeby chociaż trochę im poprawić humor. Ile by to kosztowało? 6 dych, no nie no, trzeba. Teraz do naszego tu sprzętu. Co moglibyśmy sprzedać? O, mamy drugą kuszę, tylko nie wiem, czemu do niej... Tak, to zmienimy, bo kolega sobie w ogóle nie radzi z tym łukiem, a z kuszy jest dużo łatwiej strzelać, tak więc zrobimy to w ten sposób. No i mamy tutaj tą niezłą broń. Właśnie też się zastanawiam, bo kogo tu lepiej na tanka, bo tutaj też widziałem gdzieś innego typa, który, nie wiem, którego. No może nie, może ten był najlepszy? Chyba on jednak był najlepszy. W tej części troszkę nie marnuję. Zrobił podmiankę. Widzę, mu humor się nie poprawił od picia. No to jest nawet niezły sprzęt. Pięć stów. Dobra, to sprzedam. Trochę tego sprzedam. To powiedzmy już tej jakości, czy nie będziemy używać. Jeden starczy. Mamy 700. Potrzebujemy nowego człowieka, przynajmniej jednego. Za drogi jest nasz Wildman. Ci uczniowie czasami mają przyzwoitą charyzmę. Weźmy go, no, po prostu tak na próbę. Mówię, musimy znaleźć kogoś z tą charyzmą w końcu. Nie, ten pan jest naprawdę kiepski. Trzeba tu pokombinować, czyli ty pójdziesz tu, dostaniesz to i mieczyk, no a ty do tyłu, bo jesteś słabym dziadem, nie będzie z ciebie za wiele pożytku. No dobra, chyba troszkę podnieśliśmy jakość tutaj wszystkich ludzi. W drugim szeregu. No i wezmę to zadanie, chociaż tam to było łatwe i się skończyło problemem. Kwoty, które dostajemy, są po prostu super niskie. Nie wiem, czy na wyższym poziomie jest, są mniejsze nagrody, czy po prostu tak przyzwyczaiłem do wysokich nagród przy wysokim, powiedzmy, wysokiej sławie kompanii. Bo nasza sława wynosi ile? 500, nawet więcej niż myślałem.
spodziewałem, że setka. No, barbarzyńcy, mamy naprawdę dobrą historię z polowaniem na barbarzyńców, więc będziemy ją kontynuować. No, tu jest ich troszkę więcej niż ostatnio, bo ostatnio to były dwa psy. A teraz jest 7 barbarzyńców, ale powinniśmy dać radę. I tak oczywiście z pudłową. Dobrze, no może tu ich załatwimy w miarę sprawnie. Czy tam chce się pchać? Ja nie będę mógł podnieść tarczy, to nie. A, pechową. Dobra, nasze podniesione tarcze pomagają. Dziabę nas, ale delikatnie. Już zaraz zakończy chyba swój żywot. A nie, jeszcze przetrwał, ale to chwila, moment i dziada nie będzie. Przyblokujmy, nie nadrzucał. Strzał z bliska. No tu ich powinniśmy troszkę przydusić. Wiem. O, ogłuszył nas lekko. Kroczek do przodu, strzał. Spróbujmy jego.
Tam się tym troszkę namęczymy. Czułem, że dziad spanikuje, a to nic z tego. Patrz, jest tak okrążony. Jeszcze nie chce uciekać, ale już jest po nim. No i dobrze. Myślę, że więcej zyskaliśmy niż straciliśmy przez to, że barwaliśmy. No ale też mówię, sam zresztą doświadczenie jest plusem. Dobra, na pewno to weźmiemy. No ja tak, trójka to już może być. Tu by trzeba było się zastanowić. Trochę mnie korci tą. Na pewno nie eksperator tarczy. Czy będzie ciężko zbrojny? Też nie jestem przekonany. Moglibyśmy wziąć sobie tą rotację, ale on jest z tyłu, jakoś mu to średnio jest potrzebne. Tą średnią. To tylko wtedy, byśmy go trzymali w lekkim uzbrojeniu, miałoby tak naprawdę sens, a nie jestem pewien, czy tak będziemy robić. Na razie może poczekam z tym. Więcej wytrzymałości, to się zawsze przyda. Ten być może będzie tuchennem w przyszłości. Zobaczymy. W każdym razie. Łowcy orków. Tak. Tylko czy ja to chcę polować? Nie, orki są mocne, mogą nas skrzywdzić. Tylko cztery były, więc byśmy ich roznieśli, ale... No tu kiepsko płacą i drogo chcą za narzędzia, więc niech sobie spadają na drzewo. Pójdziemy tu. Teraz tam jeszcze nie byliśmy. Bandyci. Sześciu. Raidersi potrafią być mocni. No, ale z drugiej strony, w jaki sprzęt by się mogli dostać? A sześciu to nie jest tak dużo. O, już tam pomogą. No,
I dobrze, i źle. No, czekamy. Bandyci muszą przyjść. Prawdę. Z tym sprzętem. A tu jest dość niebezpiecznie, bo oni nie padną tak hop-siup. Jeden dziad jest tu, ale ja najpierw chcę się jego pozbyć. Liczę, że to jest wykonalne w jedną turę, albo i nie, bo budujemy. Oskrzydlimy go. Oh my god. Trochę jestem negatywnie zaskoczony, że w tych zbrojach oni tak łatwo giną. Spodziewałem się, że te zbroje są trwalsze i że trochę jednak ich chronią. No, a jeszcze gorzej ci nic nie robią, no przecież byśmy to... O, wreszcie. Tu z łatwością wygrali. Jesteś mocno obity, więc podejdź tu, ale podnieś po prostu tarczę. Wow, ale go dziabnął. No teraz można by go było dobić teoretycznie, ale oczywiście tylko teoretycznie. No, nawet i nie teoretycznie. Podnieśmy tarczę w górę. To są rzeźnicy i niestety nam podkradną większość kili pewno, chociaż zobaczymy. No to są nasi co lepsi ludzie. Ja i tak go ładnie niestety urządził. Ty zostań z tyłu, jesteś obity jak cholera.
No. Mam ruchu, nie starczy. To już praktycznie dogorywam. Może z tej strony tu. Stracił ucho i tak miał szczęście. A my zdobyliśmy lepszą włócznię i przyzwoitą hełm, co jest warte. Włócznia na pewno pójdzie do ciebie. Hełm jest naprawdę niezły. Dałem go jemu, to jest nasz chyba najlepszy człowiek w tej chwili. Mu się humor tylko pewnie będzie psuł, przez to, że nie ma ucha. No, nie jest za szczęśliwy, zakładam. Czyli się nasi poszli gdzieś na szagę. Kolejni bandyci. Są ci słabsi w sumie. Ty na pewno idziesz do rezerwy w tej sytuacji. W sumie chyba ich zaatakujemy, jak tylko jeżeli wyjdą z lasu, a chyba wyjdą tu na tej polance. Albo na tej. O. Dobra, podpuścimy ich po prostu. No, to ładnie wyszło. Teraz sobie pozwolę po prostu tutaj na nich poczekać. Zobaczymy, co się wydarzy. Czyli nas w ogóle podejdą. Mamy naprawdę dużą linię ludzi z tarczami. Pięknie. O dziwo, też dosyć defensywną pozycję przyjęli. Może nie mają dużo ludzi z tarczami. Tak. Nie uważamy to dobre, co robią. Znaczy dla nas dobre, ale dla nich. Jest troszkę słabej zbroi w tej chwili. Korci mnie, żeby ich tutaj dobić, ten najlepszy człowiek. Tu poczekamy na niego. Mamy dosyć dobrą obronę, myślę, że nawet bez muru tarczy sobie poradzimy.
No, przyszedł na swoją egzekucję. Tu musimy. Oba już panikują, więc to już jest tylko dobicie ich. Dobra. No, niestety już ich wyposażenie nie jest jakieś zachwycające dla nas, no ale zawsze jest. A, to jest 70, to nawet jest niezłe. 70, też 70, czyli to podmienimy. I warżebrak. No coś czuję, że w tej kampanii będziemy omijać nieumarłych. Co do ciebie, to nie widzę tu twojej roli na przyszłość, tak szczerze mówiąc. No ale póki co możesz być w tym drugim szeregu, na zasadzie, no, żeby ktoś był. Tu mam dylemat ciągle. Bo i tak nie będzie się rotował raczej do przodu. To bym chciał mieć. Ale to jeszcze jeden level. Tych nieumarłych na razie omijamy szerokim łukiem. No i będziemy musieli kupić narzędzia, bo no, trochę jesteśmy poobijani po tych walkach. O, ale cena, no ale nie mam wyboru. Dobra, sprzedamy sobie to. Pewno to niedźwiedzie łapę, czy w ogóle trzeba trochę się pozbyć rzeczy. Bo jest ich po prostu za dużo. No tarcze jakieś trzeba mieć, bo może się zdaje, że któreś pękną, ale no też nie aż tyle. Powiedzmy tak, tego nie chcę. Okej. Dziewięć stów. Czy jest ktoś, który by nas zainteresował? Bo przypomnę, że szukamy ciągle. Hazardzista. Czasami hazardziści mają niezłe statystyki. No albo poeta. Poeta, mistral czasami też jest niezły, tylko jest dość drogi. Może połowa ceny tego harfa. Kogo wziąć? Tańszy. Ładny początek, ale nie ma żadnych gwiazdek. No, na pewno jest lepszy od niego. Czy na pewno, to nie powiem, tak szczerze mówiąc. No nic, po prostu klasycznie dostanie jakieś berbeluchy. O. Tylko więcej ludzi, to większy koszt oczywiście. No dobra, sprawdzę go.
Tak jest. Tak jest, 50 kropelek, jedna gwiazdka, ale 50 na start to mi się podoba. Czyli już przynajmniej wiemy, że mamy kogoś, kto będzie robił za walczącego w drugim szeregu z tą z sztandarem. Nie, tej broni nie będziesz używał. 56 to też nie jest najgorzej na startową. Czyli musisz zacząć nabierać doświadczenia po prostu. My tu będziemy się bawić w przybieranie tych ludzi, no niestety wygląda to tak, a nie inaczej na razie. Okej, okay, czyli mamy i trochę rezerwy i tutaj wygląda to przyzwoicie. Tak wam powiem. Chciałbym mieć jednego lepszego łucznika, bo no ci są tacy pod psem, albo pod dwoma. O, dużo pieniędzy, to może znaczyć, że jest niebezpiecznie. Gdzie my jedziemy? Ktoś wie? Bo my nie możemy jechać właśnie tu. No przykro mi, to troszkę zepsuje nam reputację, ale trzeba tak zrobić, no bo jak tam pojedziemy, to zginiemy. Nie ukrywajmy tego. Mam nadzieję, że to nie jest znowu gdzieś. Dobra. To jest na naszych ziemiach tutaj. Dużo gorsze pieniądze, no ale przynajmniej wykonalne, no niestety. W sumie nie wiem, czy się tutaj nie ruszyć i nie spróbować zapolować na jakichś chłopów, karawany. Jeszcze daleka droga, żebyśmy się mogli zmierzyć z oddziałem wojskowym. To bardzo daleka, poniżej 6, 7 levelu nawet nie zamierzam próbować. Wilki. Nie mamy na nie zlecenia. No to praktycznie to zlecenie to tyle zarobimy, ile wydamy biegając. Póki co więcej ludzi chyba nas nie stać zwyczajnie. Musimy zostać przy tym, co mamy. Okej. Kolejne to samo. Po prostu się tu szlajamy po tej północy. Ja bym chciał jakiś bandyt. O, co tam było? Barbarzyńcy. To co lubimy. Doświadczenie nasze. Te oddziały po 6 barbarzyńców to po prostu doskonałe nasze doświadczenie. Ja poczekamy, nie mam problemu się wyrywać. Tylko nadzieję, że nie uciekną, ale wątpię. Co oni robią? Nie widzą nas? Czyli nas nie widzą, ale no bez przesady.
Będziemy czekać. No tak z 5 tur mogę sobie poczekać, zanim... Przestali się ruszać, niestety. No zobaczymy, jeszcze jedną turę i potem... Dobra, nie ruszą się do nas. Okej, musieli nas zobaczyć po prostu. Dużo ich rzuca, widzę, czyli trochę tu nie mamy wyboru. Będziemy musieli się nimi za... tu mamy takiego pana, to mnie martwi. Do nich podejdziemy, będziemy atakować. Dobra, ty jesteś jednym z lepszych naszych ludzi, więc stań na wysokości zadania. Miejmy nadzieję. Tak. Tu będzie gorąco w środku. Zmienił broń, że dwa razy atakował. Musimy mieć na tyle wysoki level, żeby mieć szybkie ręce. O, chyba nawet wiem, że to weźmiemy u naszego kusznika jednego. Dobra, no tam już prawie załatwiliśmy sprawę. Tam nie bardzo to się wepchnąć między dwóch. Dobra, trzeba to nałazić naokoło. Kroczek do przodu, dostał. Tu jest niebezpieczne, ale ktoś musi to zrobić, trzeba go tu obejść od tyłu. Tu w sumie niewiele zdziałamy. W sumie możemy prędzej swoich postrzelić, więc darujmy.
No tu ich miażdżymy, no ale ciągle został nasz największy problem, czyli ten pan. Przyblokuj go. Robaczku, tak my się bawimy. Wiecie, boję. No nic, ktoś musi go zabić. Dlaczego osoczyć? Kiedy więcej już nie dopcham. Dobrze, nie pozbądźmy się jego już. Ma za dużo inicjatywy już teraz, więc go zajedziemy chyba. Tak. No i go skończyć. Albo i nie. No i dobrze. Fajny topór, tylko ciężki jak cholera. Jest jednoręczny, taki ciężki. No ale warto było. Czyli tak, to na pewno musi mieć. I tu na pewno idzie nowa, chociaż nie tą najlepszą, weźmy tarczę. Dobrze, no i na pewno to. No tu akurat nie mam dylematu, co wybierać. No ta jego obrona jest całkiem niezła. Akurat to jest człowiek, który być może zostanie z nami długo. No a my idziemy. To też jest dobre miasto, gdzie trochę kasy nam może wpaść ze sprzedaży. Teraz moglibyśmy sobie te 2000 zebrać. Bo ludzi nie zamierzam werbować póki co. Na pewno później będziemy potrzebować karawaniarza, bo on podnosi, powiedzmy, liczbę slotów, które ma się do użycia. Weźmy te jagody. No, cena nie jest idealna, ale cóż zrobić? Też tu nie jest idealnie. Być może jak oczyścimy z problemu, będzie lepiej. O. Ten jest strasznie kiepski. No tu można by chyba jego jednak
używa, chociaż przez to ucho mu ta inicjatywa spadła, co w jego przypadku, no, nie jest idealne. Ale i tak uważam, że jest lepszy. Oby nie dużo szkieletów, bo nasze morale nas może zjeść przy dużej ilości szkieletów. Najbardziej się obym bandytów. Niestety nie. I mamy problem. Dużo nieumarłych. Dużo, dużo, dużo. Będą wstawać, będą nas wkurzać. Niektórzy są nawet przyzwoicie uzbrojeni, niestety. Chyba nie ma nekromanty, czyli prędzej czy później ich jakoś tam ogarniemy. Nie ma na razie to podnosić tarczy, bo po prostu zmęczymy się niepotrzebnie, oni są jeszcze daleko. Po prostu ich podpuszczamy. Ale to jest też pierwsza walka, gdzie mamy taką samą prawie liczbę przeciwników jak my. To nie jest idealne. Przeczekamy to. Nawet te kusze są niezłe. Są lekkie kusze wszystko. Tak, nie umarli, tu przylezą, oni się nie boją, więc przylezą na chama. Podaliśmy jeden kroczek w górę. Pięknie. Na szczęście oni są po prostu niezdarni. Tu nic nie zrobimy. Go możemy okrążyć. No tu trzeba się ruszyć, bo ten ma podwójny zasięg, więc trzeba go bić, zanim zacznie bić. Nie, no nasi ludzie przewyższają zombiaki. Miałem o nich złe zdanie, że są na tym samym poziomie, ale są na troszkę wyższym. Nie dużo, ale troszkę. Zabić tego, na czego przynajmniej zabiliśmy. A, no właśnie, to jest problem z zombiakami.
Prosto w gębę. Prosto w gębę zombiaka. Mamy część czyścić, tak żeby ich ubywało. Problemem są ci ze zbroją. I z bronią w sumie w łapie, bo ci, którzy nie mają broni w łapie, to se mogą. No, męczymy się, ale powoli do przodu. Z naciskiem na powoli. No, troszkę w martwym punkcie jesteśmy, co turek jest prawie tyle samo co poprzednio. No nie, może przesadzam. Nic ma nie wstało. Jakimś cudem. Dobra, kończ was wstydu oszczędź tego zombiaka cholernego. O właśnie. No ale to jest niezłe, więc chociaż tyle. Koledze damy to, on w końcu jest z drugiej linii, będzie dźgał również, jeżeli znajdzie do tego sytuacja. I tu zrobimy to samo. Ty to naprawdę jesteś kiepski. Naprawdę, naprawdę. No, dwójki nie będę tu dawał. To jest raczej do pozbycia się wkrótce. Tu na pewno to i to. Chyba trochę morale mu podniesiemy.
Nie jest najgorzej. No i poczekajmy do rana, może będą lepsze ceny. Okej, nie obrażę się. No są lepsze, na pewno to musimy kupić. Kupię jeszcze jedne jagody, no i niech mają jakieś mięso. No. No, wreszcie mamy tutaj dobrą cenę, tego na pewno nie chcę. Topór jest za ciężki, mimo że niezły. Ten łuk jest kiepski. No dobra, nawet się troszkę odkuliśmy. Czyli mamy te 2000 zebrać, bo w przeciwnym razie to już bym nawet coś może kupował ze sprzętu. No, 2000 warto uciułać. Masz to i naszych co lepszych ludzi ubieramy, no tak porządniej nazwijmy to. Ciebie lubię po prostu. Czyli już przez jakieś czapeczki każdy ma. Jedne gorsze, drugie lepsze, ale są. Nie ma zleceń. Przejdźmy się do końca. Tutaj liczę, że spotkamy kolejnych barbarzyńców, to byłoby najprzyjemniejsze. Czy nie będę gdzieś w dziczce, bo tam mogę dużo spotkać barbarzyńców, ale tu takich sześciu bardzo by było miło. No niestety tym razem nie spotkaliśmy barbarzyńców. Ale są zlecenia. Nie bardzo tego chcę. Tak, wolę to. O, i gdzieś nas. Uuu, kurde. Piękne pieniądze, tylko 4 dni na południe. Brockheim. Gdzie to jest, muszę ustalić. Ja nawet nie widzę, to może być jednak u nich. Co, oni są mocni, to jest specjalnie tak ustawione, żeby frakcja, z którą się jest wrogiem, była mocna, bo to jest tu. Moglibyśmy tam dotrzeć, ale po drodze jest to miasto, które nas może zaatakować, więc zbyt duże ryzyko, żeby się w to bawić. Szkoda, bo to byłoby dobre zlecenie. Tylko gdzie? Dobra, będzie jeszcze możliwość. Muszę sprawdzić, to jest. Tu. Dobra, bierzemy.
No, szkoda, myśmy ich załatwili. 5 to byłoby akurat okazja ich obrobić. Mogę przyspieszyć, bo i tak nie mam wpływu, co się wydarzy. I się wydarzyło. Gobliny. To może być problem. Nie powiem. Ignorować ich nie można, bo nie rzucają prawie wszyscy, więc będzie trzeba ich bić. A gobliny są sprytne jak cholera. Myśmy przestrzelili. To samo. Mi to nie cieszy, no ale musimy go zajechać po prostu kupą. Ty masz dość dobrą zbroję, spróbuj. O, opłaciło się. No ale wszyscy jesteśmy jeszcze w dobrej kondycji. Spróbuję po prostu trochę agresywnie to rozegrać w pierwszym momencie, póki zbroje trzymają, nie musimy się kryć za tarczami. Tu niewiele z... A, bo to jest ta trucizna cholerna. Podnieśmy tarczę, nic nie wymyślę. Jeśli nam nikt nie pomoże, że jest tak nędzni, żeby nam chyba nie pomogli, nawet jakbyś to inaczej wyglądał. Dobra, poczekaj. Podejdziesz tu, spróbuj tego goblina, nic z tego nie wyszło. Kusznicy są mało skuteczni, więc niech się zajmą innymi rzeczami. Noż. Złośliwe bydle ten goblin. No tu nasz dobry człowiek się zajął goblinem jak należy. Dziebniemy. No, niestety te gobliny nie są takie słabe.
tyłu niż uciekał, jeżeli przeżyjesz. Przesuń się w górę kroczek. Dobra. No tu trzeba iść zacząć tępić tych łuczników goblińskich. O! Miłe zaskoczenie. Zaufaj się, paśmo już niepotrzebnie. Zastanawiam się, czy nie spróbować tego ubić. O, kurde, nie wyszło. Ty niewiele zdziałasz, no ale... Nie będzie tu... tak nie mieszam już ruchu, więc dobij chociaż tego. Tego. O, przynajmniej się udało go taśtać trochę. Pięknie. Ten dziad może być trolem. Dobrze się broni. Zaryzykuję. I dobrze. O właśnie. Naszego najlepszego człowieka podziobał. Zły goblin. A nie, tu lepiej jest na odległość go. O! No, nawet ranny coś tam zdziałał. Swoich prędzej postrzelimy. Tarcza w górę. To jest jakiś taki lepsiejszy goblin. O, teraz się wysruszyli do przodu. Naprawdę. To aż zabawne. No i się udało załatwić wszystkie gobasy.
Muszę się przyjrzeć tym broniom i tarczom goblińskim, czy nie są lepsze od naszych przypadkiem. Bo ta tarcza ma ile? 15-15. Nie, no nasze są lepsze. Są trochę cięższe, ale są lepsze. 20-30. Ten falchion co najwyżej. 35-45 mógłby być lepszy. To jest ten sany, to jest zwykły. Od short sworda na pewno jest lepszy. I tu też będzie to lepsze na pewno. Okej. I co tu dać? Poza obroną się wszystko fatalnie wykręciło. No te trzy życia. Czy mi na jego inicjatywie zależy? Czy ja będę w ogóle w to dalej drążył? Tak. Po dwa ataku to jest tragicznie. To nie ma sensu. Cztery obrony dystansowej mnie korci. Albo trzy tego. Ale chyba wezmę tą obronę dystansową. Generalnie za nią nie przepadam, ale w pewnych sytuacjach się może przydać. Tak, wszyscy będą w ten sposób. Jak potem coś będziemy kombinować, to może. No tu jest tylko dyskusja. Chociaż w tej chwili idziemy w to, no właśnie, i w co. Bo to by mu trochę pomagało jednak. Nie ma co ukrywać. Ale chyba jednak siła. O, no i proszę, ładny roll na... trzy tylko. Tylko trzy. Życie. W sumie w jego przypadku inicjatywa też może być. Okej. Tu na pewno to będziemy od razu chcieli. Znów takie ni to niczym. Trochę moralem, trochę tego. Ty będziesz w tej drugiej linii, bo raczej na pierwszej niowce z tym się nie nadasz, co tu masz. Więc my ci to damy, bo też to troszkę chroni przed range'em. Czyli będziesz ciężko zbrojny, ale możesz to mieć. Zresztą właśnie pytanie, kto dożyje. Początek niezły naszej misji. Załatwiliśmy te gobliny. Może już nic więcej nas nie zaatakuje nawet. No, ci bryganci. W sumie mogliby. Średnio byśmy sobie poradzili.
Czy chcemy pomóc jakiejś kobitce? A czemu nie? O, od razu mu się humor poprawił. Tam było gorąco przez chwilę. Jeszcze dalej jest, ale chyba odpuścili. O, dwa unholdy to nie wiem, czy byśmy zabili, bo przy naszym kiepskim damage'u to mogliby się szybciej regenerować, niż byśmy ich lali. No dobra. Sprzedajmy coś, żeby mieć te dwa tysiaczki. I potem to się dokupimy już. Czyli tak, na pewno pogonię tą. To nawet ma niezłą cenę, ale sprawdzaliśmy, że nie jest lepsze od naszego. Ta dzida też jest gorsza od naszej, nawet bym tą sprzedał. Strzały też, no już mamy 2000. Tu są fajne rzeczy, no oczywiście. No i co? Okej, mamy to. I mamy sztandar, super. O to mi chodziło. I teraz ty staniesz sztandar. Nie jest to jeszcze dużo, no ale czy mam nadzieję, że to się poprawi, bo na razie to jest tak. Czyli może znajdziemy kogoś lepszego, albo będziemy mieli zapasowego sierżanta. Taka opcja też istnieje. Dobra, a co zrobimy z tym tysiaczkiem? Ach, te ceny, te ceny. W sumie nic nie ma, co bym chciał specjalnie kupować. Weźmy to zlecenie. Nie mam pojęcia, co jest. Mówić jakieś wiedźmy, znikający wieśniacy, to może być różne rzeczy, może być wampir. Tak powiem szczerze, że mnie to średnio rajcuje trochę. Nawet powiem, że mniej niż średnio mnie to rajcuje. Dobra, tu jest jakieś takie zlecenie, które byśmy chcieli. Kiepsko płatne. The West. No, tylko na zachód można z tego miasta iść. Łucznik, ale drogi jak cholera. Gdzieś tu. Mamy to. Kurde, co to jest? Czy możemy to sprawdzić? Nie wiem, co to jest. Nie, wrócimy sobie. Czekajmy do rana, może tu są lepsze ceny na te narzędzia. Niezbyt, no ale lepiej już niż tam kupię jedne. Dobra, tam zajrzymy. Mogą być też pająki, to może być 100 innych rzeczy, które tutaj są, to nie musi być wampir, ale
przyjąłem najgorsze założenie, bo to były Alpy, to... Okej... Ja trochę biegamy w kółko, bo dzień to akurat zarobimy tyle, ile wydamy na żołd, no ale poprawiamy też sobie troszkę stosunki z nimi. No, ludzie mają problemy z morale, ale to chyba zawsze tak będzie, bo jesteśmy taką frakcją, takim początkiem, że nasze morale jest do dupy, z natury. Dobra, ale chyba to zrobimy w następnym odcinku. Nic mi się tutaj nie podoba. To na pewno nie. Dobra. Znaczy, powinniśmy wziąć tą misję na to, co tam się kryje. Dobra, są ci złodzieje. A jak mówiłem, zrobimy to w następnym odcinku. Póki co, pozdrawiam i... Do zobaczenia.